Dobra. Świeci się. Innymi słowy, żyjemy. Spróbujmy. Spróbujmy zobaczyć, czy będę mógł to kontrolować. Okej. Okay. Zobaczę najpierw, co jest w opcjach, żeby zobaczyć, czy nie chcę czegoś ustawić. Nie mam w ogóle pojęcia, czego się spodziewać. What's your name? Kappas. Zmienimy to na Karwas. Kappas to jest moja nazwa na Steamie. Dlatego taką podpowiada. Okej, okay, nice. Stworzymy postać jak sosa. Wybierzmy sobie jakieś fajniejsze włosy. Wybierzmy sobie jakąś szopę na głowie. A to chyba może być. To jest mniej więcej podobne do tego, co mamy aktualnie. Kolor włosów. Krucze. Broda wikinga, czy to jakaś taka delikatnie bardziej ogarnięta? Trzymaj się listu, dobranoc. Dobra, weźmiemy brodę pojebusa. Taką mega rozwaloną. Kolor oczu brązowy, niech będzie. Origin. Innymi słowy, to jest kolor skóry, tak? Ten jest najbardziej blady, więc... Dobra, o, ten wydaje się być w miarę ogarnięty. Mamy klasę jeszcze i efekty. Uhuhu, ale do wyboru. Hunter! Hunter wygląda bez kitu jak Hunter z Bloodborne'a typowo. Hunter wygląda typowo, patrząc na kapelusz głównie i na ramienniki, wygląda zupełnie jak z Bloodborne'a. Mage. No weźmiemy Knighta. Zawsze gram Knightem. Niech będzie Knight. Są jeszcze jakieś efekty. Nie mam pojęcia, co te itemy robią. Czy mogę to jakoś sprawdzić? Chciałby sprawdzić w ogóle, co to robi, ale... Weźmiemy pierścień. Chuj. Co? Może będzie użyteczne. Dobra. Venture forth. Yes! Świat znał wojnę od wieków. Ale pokój wreszcie jest już blisko. Nareszcie jest już blisko. Dostarczymy księżniczkę do Królestwa za morzem, gdzie będziemy związani w przymierzeństwo przez Mariusz. O, jest zmieszany. Okej, jeśli nam się nie uda, zostaniemy zesłani w ciemniejsze dni. Nice. Mogę chodzić, mogę skakać. Mogę robić fatrole. Bo mój rol jest wykonywany bardzo powoli. Możemy też trzymać tarczę. Mogę przejść do trybu dwuręcznego, gdzie trzymam je z dwoma rękami. Okej, nice. Raczej będę preferował chodzenie z tarczą jednak. A, cóż to jest? W tej grze są chyba komba. Wygląda na to, że można kombić atakami. Naprzód! A. Jesteś przeciwnikiem, prawda? Nie, dzięki Bogu, że się nie rzuciłem na niego od razu. A, ty tutaj. Boarded in the night. Chcą porwać naszą panienkę. Uratuj nas. Śmieciu! Giń! Ciekawe, czy naszego kolegę można uratować. Nie, on zniknął po śmierci. Dave się pytał o muzykę. A w ogóle mamy tutaj jakieś swoje statystyki, najsik. A, chciałem wejść do ustawień gdzieś, ale... Ale widocznie nie tędy droga.
Tu jest menu audio. Nie, mam włączone. Mam włączone wszystko, więc po prostu w tym miejscu nie ma muzyki. Projekt. Podoba mi się animacje w tej grze, są bardzo satysfakcjonujące. Zbieramy chyba wzmiankowaną właśnie sól, jakąś taką białą, świecącą rzecz leżącą na podłodze. Czy będziemy mieli walczyć z jakimś Cthulhu? Gra się nie pieprzy. Gra się z nami nie pieprzyła. Sfailowanie tej misji z pewnością rzuci nas w ciemniejsze dni. Przebudziłem się do dźwięku fal rozmawiających się na plaży. Muszę znaleźć księżniczkę. Przepraszam, na chwilę musimy odrobinę przyciszyć, bo jest zdecydowanie kurwa za głośno. Okej, jesteśmy na jakimś kamienistym wybrzeżu. Shivering Shore. A, witaj. A, bla 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 bla, chcesz sanktuarium, a czy nie sanktuarium bez wiary? Możesz zająć sanktuarium na plaży. Czy wierzysz w nowych bogów? Być może, nie wiem. Przypuszczam, że zaraz się przekonam. Powiedzmy, że tak. Król, rycerz albo sędzia. Jedno z trzech bóstw. Wygląda na to, że pewnie do nas będzie rycerz. Czy podążam za trójcą? No niech będzie. Powiedzmy, że tak. Dave, jeśli gra ma być bezmuzyczna, to prawdopodobnie jej twórcy mieli w tym jakiś sens, więc nie będę puszczał muzyki pod grę, w której nie była umieszczona ona celowo. Coś dostaliśmy. A, Candelabra of the Free. Czy możemy jakoś sprawdzić, do czego to służy? A tak. Place the Candelabra in a vacant sanctuary to climb it for the free who uphold integrity, virtue and order. Czyli to służy do zajmowania sanktuarium dla mnie. Mamy też jakiś mieczyk. Tarczę. Zobaczmy, co mój pierścień robi. Zwiększa ilość soli zdobytej z zabitych przeciwników. Okej, czy służy do farmienia dusz. Czy mamy możliwość chodzić z dwoma brońmi? To byłoby spoko. A nie, to jest... Okej, dobra, czyli tu po prawej stronie jest lista wszystkich moich broni. Czaję. Dobra, zaczynam rozumieć powoli, jak działa ten system ekwipunku w ogóle. Jest bestiariusz, który jest kompletnie pusty pewnie. A no właśnie, dopiero tu będziemy coś uzupełniać. No i menu. Menu jest mało ekscytujące. A, czyli to tutorial. While blocking parry. Czyli kiedy bloczymy, X-a można parować. X to jest... Okej, czyli to jest takie coś. Czaje, czyli można w tej grze parować. No i su. Zobaczmy, jak to wygląda. Rekt. Mocno sparowany. Mamy tu to sanktuarium. Czy można walczyć w powietrzu? Można. Ale zajebiste, okej, nice.
LB, switch loadouts. Aha, czyli to mi przełącza między walką dwuręcznie, a walką starczą. Czaję? A, switch items. Mamy ziemniaka, potato. A, RB, use equipped items. Jak zjemy ziemniaka, coś pewnie wyleczy, nie będę tego robił póki co. Godspeed, my friend, goodes. Tu w inventory, ok. Jesteśmy we wzmiankowanym sanktuarium. Odrobinkę tu ciemno. Mamy wybrać ikonę. IRB. Co tu się dzieje? Ej, zajęliśmy jakieś miejsce dla siebie. Zajebiście, czyli przy tym, w tym sanktuarium możemy wbijać levele. Tree of skill. Czyli tutaj mamy drzewka jakieś umiejętności. Poe? Poe albo Final Fantasy 10? Zobaczmy, co w tej chwili mamy. Możemy nosić miecze klasy 1 i możemy nosić ciężki pancerz klasy 1. Rozglądam się, co jest dookoła nas. Może są jakieś rzeczy związane z tarczami. O, matko boska, ale tego jest najebane. Dobra, myślę, że wrócimy do tego później, jak trochę bardziej się rozejrzę po grze. Czego mógłbym chcieć generalnie? I Y-kiem można usuwać skille. A, można się przydzielać, oddalać, ok, nice. Ale to chyba dopiero jak wbiję jakieś levele będę mógł je usuwać albo dodawać. Make offering. Ale nie mam nic do zaoferowania. Po Epa Aerofivil, nie. Nie mówię o śmiesznym graczu, mówię bardziej o Path of Exile. Zobaczmy, czy jest coś na dachu wartościowego. No przecież, że jest. Red Shard i Pouch of Salt. Czym jest Red Shard i do czego ty służysz? Okej, okay, leczy. Jak leczy, to spoko. Pouch of Salt. Zawiera salt, zawiera sól, czyli odpowiednik dusz. Mamy jakieś liczniki w lewym dolnym rogu. Wnioskuję, że to pewnie odpowiednik naszego licznika dusz. Przestraszyły mnie te ptaki, naprawdę. Ok, możemy otworzyć drzwi i dalej eksplorować. Festering Bunkay. Czy walczę ze słonymi? No widocznie tak. Gra mnie prowadzi do takiego wniosku. A, nie trafiłem. Nice. Fajne jest to, że można kombić atakami. To jest interesujące. To jest dosyć spoko. Chcę pójść na dół najpierw. O, dokładnie tak. Eksplorujemy, szukamy wszystkiego, co mi się może przydać. Paruj więcej. Nie! Nie będę parował. Nie jestem fanem parowania. Jeżeli w tej grze okaże się, że muszę absolutnie koniecznie parować, to będę to robił, ale nie jestem fanem. Rozpada pod moimi nogami, pod moim ciężarem. Zajebista ta gierka, muszę przyznać, że zrobiła na mnie dobre pierwsze wrażenie. Wygląda dość spoko. Podnieśmy coś, co nazywa się Stone Merchant. Stone Merchant, kamienny kupiec. Tylko gdzie to przepadło?
Tu mam coś takiego jak inkantacje, więc to są pewnie zaklęcia. Mogę sobie odekwipować jakieś rzeczy. To zaczniemy od odekwipowania sobie wszystkiego, co uważam, że może być niepotrzebne. I wrzucimy sobie tutaj leczenie. Powiedzmy, że to i powiedzmy, że to. Bo reszta itemów to... Piszę, że ziemniakiem mogę rzucić. Nie zaoferuje mi żadnego leczenia, ale mogę go rzucić. No i ten kandelabra już jest użyty, więc sanktuarium jest zajęte, więc nie wydaje mi się, że go potrzebował. Okej, eksplorujemy dalej, szukamy dalszych przygód. Rekt. Dobra. Tego niestety się nie obejdzie za mocno. Red Shard, czyli dalej ta lecząca flaska. Póki co, jak widać, farmimy mocno. Znalazłem przegnite ucho Walker, czyli chodzącego, łażącego. Pewnie chodzi o te zombiacze takie. Tak wnioskuję. Idziemy na prawo, bo tam jeszcze mnie nie było. Wiecie, co jest dla mnie naprawdę fajnym elementem? Dark Soulsy, takie trójwymiarowe, prawdziwe Dark Soulsy, są ewolucją gatunku Metroidvanii. A tutaj wróciliśmy do podstaw tego gatunku, czyli do eksploracji dwuwymiarowej gierki. To jest dosyć ciekawy motyw. Wróciliśmy do takiego typowego już eksplorowania, jak było w Castlevanii albo właśnie Metroidzie. Szwędacza. Niech będzie, możemy się umówić na szwędacza. Mamy jakieś noże do rzucania i pochodnie. Oh, fuck! Czym ty jesteś? Skąd ty się wziąłeś? Tam jest jakiś... Odjeb się ode mnie, Jezus, co to jest? Jakiś wilk, wilkołak? Podleczmy się. Halo, czy ja już się podleczyłem? Okej, to idzie po prostu bardzo wolniutko. Dobra, czyli tutaj mamy bardziej healing over time niż takie natychmiastowe leczenie. To ja jeszcze raz się będę chciał podleczyć. Okej, czyli nie mamy takiego natychmiastowego Estusa, który mnie poskłada do formy z powrotem. To, co mi się stakuje w górnym pasku, to prawdopodobnie jest trucizna. Tak przynajmniej chciałoby to wyglądać. Jako, że ta czaszka taka dosyć toksycznie wyglądająca, jak mój przyjaciel Karol. Wskakuj na górę, moronie. O, właśnie o to chodziło. Nice, tym razem udało się bez takich przejść jak za pierwszym razem. Ten piesek mnie troszeczkę zrektował wcześniej. Teraz było dobrze. Feels good, man, że wprawdzie Soulsy się skończyły, ale dalej są gry, które potrafią podobnym klimatem mnie zainteresować. Znaleźliśmy zestaw rogue, czyli jakiegoś bandyty, czegoś podobnego typu. Bandziora, banity. Grenado! Okej. Okay. Przypuszczam, że chyba wiem, czego się mogę spodziewać po tym itemie. A jestem zadowolony, że zaryzykowałem kupieniem tej gierki, bo
Jeżeli bym oglądał po prostu na YouTube, jak ktoś to gra, to wcale nie wygląda na jakieś takie bardzo interesujące, ale jak się gra, to naprawdę fajne. Naprawdę spoko się w to gra. Mamy jeszcze zabandażowany pierścień. Zmniejsza efekt ranienia. A czy to znaczy, że mam więcej obrony, czy jest jeszcze coś innego? Jakiś tak zwany efekt ranienia. Mamy noże do rzucania i dzwonek powrotu. Zadzwoń, by powrócić do sanktuarium lub świątyni, którą odwiedzałeś ostatnio. To przestawimy to na ostatnie miejsce, na ostatniego slota. I grenado. Ciężka żelazna sfera wypełniona flash powder, the manifestation. Okej, czyli wypełniona czymś, co reprezentuje błyskawice Markdora. Czyli to prawdopodobnie po prostu wybucha, napełniona jakimś prochem czy czymś. Przerzucimy sobie to tutaj. Ten room chase jest piękny, dziękuję, też tak uważam, śliczny jest. Czy mam możliwość się wspiąć jakoś tutaj jeszcze wyżej? Bo widzę, że tam coś na górze jest. Coś tam się zdaje błyszczeć, tylko chyba w tej chwili jeszcze nie wiem, jak się tam dostać. Rozejrzymy się najpierw odrobinkę. Parę pięter w dół. Te zombiaki brzmią odrobinę podobnie do przeciwników Saul Rivera. Zwłaszcza do tych wampirycznych z pierwszej części. Do wampirasków. Ale tu jest przytulnie dzięki temu ogniowi. Bardzo ładnie światło wygląda. Bardzo mi się podoba. Generalnie jak wygląda animacja ognia i tego wszystkiego. Już mam ponad 1000 tej soli, więc to może czas na jakiś level czy coś takiego. Ale najpierw jeszcze poeksplorujemy dalej. Zobaczymy, czy... Trochę ciemno. Nie wiem, co zrobiłem, ale wyglądało fajnie. Piszę w dolnym... Piszę w prawym dolnym rogu... coś na temat trzech flasków, ale nie wiem, czy to mi dało trzy flaski, czy to mi uzupełnia trzy flaski. A, bo być może ten... Być może tamte flaski, być może red flask w odróżnieniu od szarda to jest taki przeładowywalny estus. To jest takie coś, co mogę... co może mnie wyleczyć natychmiast. Pewnie o to chodzi. Najsik. Tak, czyli to jest po prostu ognisko. Ja widocznie spożywałem szardy, które dają mi powolne leczenie w odróżnieniu od flasków, które leczą mnie natychmiast. Ja to sobie muszę przestawić w ekipunku w takim razie. Najpierw flaski, potem szardy. Jak się grało troszkę w Soulsy, to faktycznie wszystko się wydaje być znajome. O! Przed nami jakiś rycerz. Okej, ten czar atakuje po ziemi. Dawaj na solo, kutasiarzu. Fuck! Chcę uciec na jego drugą stronę. Nice, dobra. Okej. Na początku było... za wcześnie poskoczyłem. Na początku było trochę ciężko się ogarnąć z tym, jak mam unikać jego ataków, ale zapomniałem, którym przyciskiem się robi roll, bo to jest trochę inaczej niż w Soulsach. Za wcześnie! Muszę zaczekać, aż on dopiero dotknie ziemi. Aż on najpierw dotknie ziemi.
O fuck, on teraz zaczyna to kombić. Łączy jeden atak z drugim. O, niedobrze, raczej jesteśmy w dupie. Będę musiał zacząć od tego ogniska. Obliterated. Sudden na 100,007 salt. Return Slayer Killer to regain your salt. Okej, okay, czyli jeżeli zabijemy go, to odzyskamy moją sól. Jak Bloodborne. Jak Bloodborne z echami krwi. Na walki z tym gościem podejdziemy chyba trzymając miecz w dwóch rękach. To wydaje się być odrobinę rozsądniejsze. Bo i tak za bardzo bloczyć go nie mogę. Świetne jest to, że mamy zaznaczone, gdzie ostatnio udało nam się go dobić, jakby. Jak najdalej udało nam się go najebać. A, muszę pod nim przeskakiwać, nie obok niego. O fuck. Za wcześnie, ja się cały czas daję na to łapać. Ej, wystarczyło, że zbiłem mu tyle życia, odzyskałem tą swoją sól. Odzyskałem sól, zbijając go poniżej tego wskaźnika. Ale ma zasięg bydlak. Fuck, nie powinien był stać w miejscu, wiedząc, że on ma taki długi gap closer. Dobra, przechodzimy do turtowania z tarczą. Okej, skombił w nowy sposób, tego jeszcze nie było. Dobra. Myślę, że przybliżamy się do położenia go. Zostałeś mi zaciągnięcie do sanktuarium przez kogoś. Nie do sanktuarium, tylko tego ogniska. Do świeczki. Na parze go czymś rzucanym. Nie jestem pewien, czy to jest dobry sposób. Spróbujemy. Znaczy rzucę w niego z jednym albo dwoma granatami na próbę, ale wydaje mi się, że powinniśmy z nim walczyć jak mężczyźni jednak. Sporo mu zadaje, faktycznie. Dobra, mamy moją sól z powrotem. Rzucę go jeszcze raz tym gównem, a potem przechodzę do leczenia się i defensywnego stylu gry bardziej. Ale mnie to wyjebało, to jest prześwietna animacja. Muszę zebrać znowu staminę, bo blokowanie jego ataku zbija mi tak ponad połówkę staminy gdzieś. Fuck. Dobra, jeżeli będę używał sensownie tarczy, to go najebę, nie ma problemu. Nie będę potrzebował nawet rzucać go tymi granatami, moim zdaniem. A, kleryk przywraca mnie do życia, pisał za 56 golda. Czyli mamy tutaj jeszcze drugi zasób, czyli to jest pewnie to na górze. To na górze zdaje się być złotem. Czaję. Czyli to nie tylko chodzi o sól, ale jest jeszcze druga rzecz, nazywana złotem. Fajna jest ta muzyka, podoba mi się. Dobrze zrobione. Myślałem, że go będę mógł ogłuszyć, jak za zaklęcie być może. Ale widocznie nie do końca. Ale mnie zdzielił.
Okej, okay. Zaczynam powolutku rozumieć jego timing. Jeszcze nie jestem tak do końca ogarnięty, ale powolutku zaczynam czaić, ile mam czasu mniej więcej. Podajcie się tak prewencyjnie. Czy dzisiaj Lola raczej nie będzie? Raczej będzie. Nie bój nic, Ochti. Myślę, że powolutku będę myślał na temat skończenia grania w Satan Sanctuary na dzisiaj i możemy zagrać z normale albo dwa normale w Lola. On teraz... O, dobra, on robi coraz dłuższy... On robi coraz dłuższe kombosy teraz, coraz więcej ataków. Dobra, czyli muszę dłużej blokować. Ale on teraz bije jak pojebany. Dobra, czyli jak ma tak jedną czwartą, jedną piątą życia. Jak ma jedną czwartą, jedną piątą życia, to zaczyna bardzo długie kombosy robić. Granaty, Dave, ale to brzmi pedalsko. Ja nie powinienem się ogarniać, nie powinienem używać granatów, tylko po prostu ogarnąć się z jego atakami i w sensowny sposób go pokonać. Nie, kurwa, robić sobie jakieś ułatwienia dziwne. Za wcześnie. Fuck, myślałem, że może się nie odwróci, jeżeli zacznę z drugiej strony. A, muszę zregenerować staminę, bo za bardzo spamuję atakami. Odrobinkę byliśmy w stanie go zranić, ale... A. Fuck. Fuck, myślałem, że nie będzie miał zasięgu na mnie, że będę w stanie go trafić najpierw. Ciężko mi znaleźć opening, kiedy mogę mu zadawać obrażenia w tej ostatniej fazie. Nie wiem, czy nie powinienem czekać po prostu, aż on zacznie kastować błyskawice i go atakować, jak zacznie je ładować, ale zanim jeszcze je rzuci. Nie próbować je uniknąć i wtedy oddawać, tylko w trakcie ładowania właśnie. To mnie trafiło, naprawdę. Wydawało mi się, że mam jeszcze sporo czasu.
Dobra, mam jeszcze dwa leczące główienka. Tylko, no właśnie, tylko muszę mieć jeszcze szansę ich użyć. Solidnie. Jestem w stanie go regularnie za każdym podejściem doprowadzić tak do 25% życia i potem nie zajebuję. Wydaje mi się, że chyba będę w stanie go ogłuszyć, tylko nie wiem jeszcze ile razy go muszę zaatakować, żeby striggerować stuna. Ale to się zaraz wybada. Fuck, nie mogę podskakiwać tego tak wcześnie. Akurat tego zaklęcia jest prościej uniknąć, jak stoję dalej, mam wtedy więcej czasu na reakcję. Dobra, mam moją sól. Fak, nie w tą stronę! Chciałem w lewo, chciałem za jego plecy. Dobra. Ostatnie moje leczenie. Plus jeszcze te szardy oczywiście, ale szardy nie robią nic właściwie na jeśli chodzi o dużą ilość obrażeń. Jeżeli chodzi o nadchodzący natychmiast damage. Fuck. Niezależnie od tego gdzie stoję, będzie w stanie mi oddać. Mam dosyć niedużo życia. Fuck! Prawie byśmy go mieli! Fuck! Dosłownie zabrakło mi chyba z jednego uderzenia, max dwóch. Było blisko, dobra. Myślę, że chyba ogarnąłem. Muszę po prostu przeskoczyć przez jego błyskawicę i stać tarczą od razu podniesioną. Wtedy jestem w stanie to zbloczyć. Cześć panie chudy, dobry wieczór. Gramy w coś śmiesznego, coś się nazywa Satin Sanctuary i jest grą inspirowaną Dark Soulsami, tylko że dwuwymiarową. Dobra, jedziemy z tym koksem, zabijamy go teraz. A, mech. Dlaczego ekscytuję się bardziej przy Soulsach? Dlatego, że to jest coś nowego, a nie ekscytuję się bardziej. Nie wydaje mi się. Jak grałem za pierwszym razem w Soulsy, to zrobiły na mnie większe wrażenie niż to, ale nie zmienia to faktu, że to naprawdę fajna gierka i ciekawy koncept. Nie ekscytuję się bardziej niż przy Soulsach. A, rekt. Potrzebuję w ogóle wypić tego prawilnego Estusa zamiast tamtą pierdółkę, którą spożyłem. Fak, przez przypadek sparowałem zamiast podnieść tarczę i się bronić.
Fuck! Zginę przez to. Ej, udało się! Vanquished! Pokonaliśmy Sodden Knighta. Kosztowało to dosyć sporo nerwów, ale mamy. Mamy jego popioły tak zwane. Zobaczmy, cóż to znaczy właściwie dla nas. Uzupełniono się to w bestiariuszu Sodden Knight. Stoicki obrońca Festering Banquet, czyli że wygłodniałego bankietu, chyba tak to należy przetłumaczyć. Sodden Knight bears decades dried CR on his tattered shroud. Spoko. Zginęliśmy od niego 7 razy według tego co tutaj pisze i położyliśmy jednego takiego gentlemana. Mamy jeszcze dostępnego jakiegoś tego berserkera i bestię. Najsik. Chciałem zobaczyć te jego popioły, do czego one mogą mi służyć. Ale nie widzę, żeby były w ekwipunku, więc to jest chyba tylko wpis bestiariuszu. Chociaż nie, może gdzieś tutaj jeszcze? Offer some merchant to an allow, altar to allow merchants to do business in the sanctuary. Grants gold drop bonus to sanctuary region. Okej, czyli jak to zaniesiemy do sanktuarium, będzie tutaj dropiło więcej golda. Czaję. Uszko. Używane jako materiał do transmutacji. To też jest używane jako materiał do transmutacji. Grants attack bonus sanctuary. Czyli prawdopodobnie atakujemy mocniej w tym sanctuarium. O, jest! Są popioły. Używane jako materiał do transmutacji. Szokujące. No brands. Brands to pewnie będą jakieś formy klątw i tego typu bajery. Dobra. Najsik. To co, chyba używamy dzwonka i wracamy do sanktuarium, nie? Ding, ding, ding. Aha, ale to jest... Okej, czyli to mnie cofnęło do ogniska. No dobra, to podejdziemy na piechotę do mojego sanktuarium. I użyjemy tam tych wszystkich itemów, które właśnie się pojawiły. Znaleźliśmy też jeszcze jakiś klucz. Ogarnę przy okazji ten klucz jeszcze, bo mieliśmy coś... mieliśmy jeszcze jakiś kluczyk wydropiony. O, bestie mnie gonią z planszy do planszy jakby. Dobrze wiedzieć. Przez chwilę myślałem, że jest jak w tej... Jak w Castlevanii, że każda plansza jest jakby kompletnie oddzielnym światem, niepowiązanym ze sobą. I że nie będą mnie chase'ować. Chciałem zobaczyć jeszcze jakiś klucz, bo wydropił z bossa kluczyk. A, w ogóle jeszcze nie mam hełmu. Mogę się przebrać w delikatnie inny set. Chociaż bardziej mi zależy po prostu na czapce, żeby mieć więcej obrony. Jak ja tu się mogę dostać do całego ekwipunku, takiego kompletnego? A, dobra. Ogarniemy to później. W dół. Chcę zejść w dół. O, właśnie tak. Ej, walka w tej grze jest strasznie przyjemna, muszę przyznać. Kombienie jak na dwuwymiarową grę jest naprawdę, naprawdę fajne. Ciekawe, czy będzie crafting. Skoro są transmutacje, to crafting w jakiejś formie na pewno będzie. A czemu ty nie trzymałeś tej tarczy? Dobra, wrócimy do mojego sanktuarium. Make offering. Okej, okay, możemy użyć czegoś z tych rzeczy. Zastanawiam się, czy to jest permanentnie, czy jak tego użyję, to czy zniknie. Ej, ściągamy więcej ludzi do sanktuarium. Jest nasz przyjaciel Kowal. I can craft it. Możemy zupgrade'ować sobie coś. Możemy zupgrade'ować sobie pancerz, możemy zupgrade'ować sobie broń, tarczę.
Dobra, jakbym chciał sobie zagradować miecz, to co mnie to kosztuje? 250 soli. I potrzebuję czegoś, co nazywa się Lock of Hair. Czy wszystko będzie potrzebowało tego samego? Czy wszystko potrzebuje różnych materiałów? Lock of Hair. Tak, czyli tutaj Lock of Hair jest tym materiałem do ulepszania. Czaję, czaję, czaję. Może też coś kupić. Aiming Sword. Topór, włócznia, łuczek, kusza, lepsze tarcze. Możemy z nim pogadać. O, tutaj craft here, salvage, death and memories. Okej, dobra, czyli ty nie masz dla nas nic bardzo ważnego w tej chwili. No, ty się pyta, co to za giera, nazywa się Salt and Sanctuary, jest podobne do Dark Soulsów. Zobaczmy, co ty masz do zaoferowania. Leczenie, firepot. To jest chyba coś do rzucania. Add to your weapon to add fire damage to your attacks. Okej, czyli to nam dodaje ogień do broni. To jest pewnie taka forma tej, taka forma buffu tymczasowego na broń. Strzały, zapalone strzały, bełty do kuszy. Flintlock shot. To są kule pistoletowe. Będziemy mogli korzystać z broni palnej. Pochodnia. Sól. Dzwonek powrotu, taki już mamy. Czy one są jednorazowe? Muszę sprawdzić, czy mój dzwonek zniknął. I antidotum. Plus są jeszcze jakieś ciuchy, jest pierścionek. Zobaczę, czy mój dzwonek zniknął, czy one są jednorazowe. Tak, one... Nie, czekaj, nie. One nie są jednorazowe. Nie, czekaj, Journey Bottle, to jest jakaś butelka, to nie jest dzwonek. A czym ty jesteś? Nie jestem pewien, do czego mi to potrzebne, więc póki co to sobie schowam. Dobra, nice. Skupmy się jeszcze na levelowaniu. Zobaczmy, co mogę wylevelować. Można zlevelować. Bo czemu by nie? Zobaczymy, ile leveli mogę wbić. Ładna animacja. Uśmiecha mi się. Dostaliśmy chyba jakiś item przy okazji zabicie levela, który nazywa się Czarną Perłą. A co to jest i do czego służy? A, jeszcze nie jestem ogarnięty, jak korzystać z ekwipunku tutaj sprawnie. To nie jest dostępne tutaj. To nie jest dostępne w tym menu po drugiej stronie. Dobra, będziemy levelować do skutku, aż mi zabraknie soli. Kolejna czarna perła. Czarne perły to pewnie punkty skilli. Okej, rozumiem, zaraz do tego się przymierzymy. Zobaczmy. Czy czarne perły się... Tak! One są używane tutaj. Dobra, czyli muszę wybrać, w co będę chciał pójść jakby. Co mamy dostępne? Dodatkowy healing potion. Berserker, do noszenia młotów i toporów, siła, wytrzymałość, tarcze, pikinier, czyli te włócznie i tym podobne rzeczy, łowca. Wydaje mi się, że za pierwszym przejściem tej gry nie będę świrował żadne głupoty i po prostu będę walczył mieczem i tarczą. Więc zainwestujemy w tarczę. I co jest tutaj dalej za tym? Maksymalna stamina. O, zajebiście, maksymalna stamina na pewno się przyda. Dobra, levelujemy dalej, żeby mieć jak najwięcej tych punktów. Podoba mi się w ogóle koncepcja Dark Soulsów z drzewkiem umiejętności. To jest świetny pomysł. Mieliśmy jeszcze coś takiego jak paczki tej soli, którą możemy rozpakować, więc spróbujmy coś z tym. Zobaczmy, ile w tym jest. W bundle jest 250, a w pouch 100. Ok.
To wiem, jeszcze jeden level. Co to jest na dole? Additional Healing Potion. A niech będzie. Po lewej jest magia, po prawej jest jakaś coś takiego jak wiedza. To raczej chyba dla czarodziei, to tym się raczej tym nie będę interesował. Mamy jeszcze jeden punkt do rozdania. Wytrzymałość, maksymalny udźwig. To mi się na pewno przyda, będę potrzebował nosić jakieś ciężkie rzeczy, jakieś ciężkie pancerze, więc czemuż by nie. Dobra, to już wszystko zużyłem. To zobaczę jeszcze, czy mogę jakiś cięższy pancerz założyć. Czy mam coś do wyboru dostępnego? Zaraz, czy ten pancerz ma jakiekolwiek statystyki? Info pod X-em. A, no właśnie, tego mi brakowało. Tak jak myślałem, mój płytowy pancerz jest mocniejszy niż ten zestaw Rogue. Więc będziemy dalej w nim chodzić. Dobra, znajdę tylko miejsce, do którego... A właśnie, miałem jeszcze kupić dzwonek, żeby móc tu wrócić. Znajdę jeszcze miejsce, gdzie mogę użyć tego klucza i będziemy kończyć na dzisiaj z tą gierką, żeby zagrać jeszcze w jakiegoś lola przed spaniem, przed uderzeniem w kimono jeszcze, żeby przynajmniej z jakiegoś normalka sobie przyatakować. Ile to kosztuje? 500? Czy to kosztuje 500 golda, czyli... jedną trzecią, troszeczkę więcej niż jedną trzecią tego, co mam, to ja chyba spasuję jednak. No, jednak... to ja jednak po prostu pójdę na piechtę, dziękuję bardzo. Jeśli to ma być aż tak drogie. Mam już 7 level. No i su. A zaraz, czy to już... A, Godspeed, czyli powodzenia. No dobra, spoko. To teraz już tak na szybciutko tylko wybijemy ich jak najwięcej. Przy okazji przechodząc do tych drzwi, do których klucz wreszcie znalazłem. Gdzie one mogą być? To nie są te takie metalowe bariery, bo one nie są powiązane z kluczami. Tylko szukamy jakichś już typowo prawdziwych zamkniętych drzwiczek. A, nie mogę zeskoczyć pionowo w dół. Bardzo by się przydało. No trudno. Przejście do fortecy z wężami, gdzie był pan Cebula. Forteca z wężami, o której myślisz, to jest Sense Fortress, tak? Klasyczna forteca z koszmarów, najebana pułapkami z lewej i prawej. Siedziba menserpentów, czyli człowieczych jaszczurów. Człowiek helikopter! Zajebiście to wygląda. Nie wiem, czy nie dostałem obrażeń od upadku. Tu pewnie jest full damage, czyli można skakać nie wiadomo jak wysoko.
Zaraz, czy ja schodziłem tutaj w dół jakąś drabinką? Nie przypominam sobie. Najpierw jeszcze się rozejrzymy, czy nie ma czegoś po prawej na górze. A, tak, tutaj jest sanktuarium. Czaję. Czaję. Ej, teraz mam 4 flaski. Tak jak zgodnie z tym levelem, który sobie rozdałem, z tą umiejętnością. Otworzyliśmy skrót. I mamy coś, co nazywa się Ment. To pewnie jest zaklęcie. Użyłem klucza do fortecy. O, ty jesteś normalny. Czy masz zadanie? Nie. Każdy potrzebuje zadania. Czy chcesz poznać moje zadanie? Czemu by nie? Invade the castle to the east, defeat its guardians and slay the dragon. Castles must be invaded and dragons must be slain. Słuszna uwaga, od tego są smoki, od tego są zamki. Bridge to it missing beats. But it's not easy. I saw passage beneath the fortress, czyli że dostać się dołem fortecy, z której wyszedłem, prowadzi do wioski. Shortcut, skrót do... perhaps you can unlock it. Jester knows a way to get into places. It's easy to claim something, claim your... bla bla bla. Znaleźliśmy czarną perłę. Czy to jest dodatkowy punkt umiejętności? Czy mogę się po prostu teraz nauczyć jakiegoś skilla? To wygląda na to, że... uczenie się umiejętności nie jest koniecznie powiązane jeden do jednego z wbijaniem leveli, że można się uczyć umiejętności częściej niż rozwijać faktycznie postać, rozwijać same statystyki. Interesujący pomysł. Nie jestem w stanie powiedzieć jednoznacznie, czy fajny, czy głupi, czy jakiś inny, ale na pewno interesujący. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak trochę to ogram. Będę miał jakąś lepszą opinię, lepiej rozeznaną opinię na ten temat. Siemanko! Mam jakieś tam rzeczy na sprzedaż. Lock of Hair. Lock of Hair to są te rzeczy do upgrade'owania, tak? Stained paint. On ma ciężkie pancerze na sprzedaż, tylko będę potrzebował heavy armor jako umiejętności, której jeszcze nie mam. Lock of Hair kosztuje 500 golda. A kupię, raz się żyje. A, czekaj, Y-kiem i X-em mogę jeszcze zmieniać ilość tego, mogę... O, zajebiście, czyli mogę sobie kupić kilka naraz. Kupię póki co jeden, żeby sobie miecz ulepszyć. Dobra, wydaje się 500 golda, żeby sobie coś kupić. Żeby sobie ulepszyć docelowo mój mieczyk. Dobra. Trzymaj się, na razicho. Będziemy widzieć się później, jak będę chciał coś więcej upgrade'ować. A, dobra, musimy dostać się na prawą stronę najpierw. Nie tutaj, na górę. Fuck, muszę być... Nie mam pojęcia, czym ty jesteś, ale chcę twojej śmierci. O nie, tu nie można spadać! Okej, tutaj trzeba uważać na upadki z wysokości. Nie widziałem, co tam się dzieje. Powinienem mieć zapaloną pochodnię, żeby widzieć generalnie swoje otoczenie lepiej. To było niemądre. Czy to był Capra Demon? Bardzo możliwe. Z pewnością trochę wygląda jak Capra Demon.
Zastanawiam się tylko, dlaczego nietoperze dropią złoto. Czy to jest normalne, że nietoperze noszą złote monety przy sobie? To brzmi dosyć interesująco. Dobra. Zapalimy pochodnie i teraz nie dam się wydymać w taki sposób jak wcześniej. Okej, cokolwiek to by nie było, to już zostało zniszczone. Odzyskaliśmy nawet moją sól z powrotem. Pretty good. Teraz podleczmy się i postarajmy się nie spaść w przepaść. Ej, mały sukces. Mam takie zajebiste przeczucie, że prosto w jakąś pułapkę wchodzę, że to zaraz coś na mnie spadnie albo coś tego typu. Wróciliśmy na wybrzeże! Innymi słowy, wróciliśmy blisko sanktuarium. Zajebiście! Zleweluję szybciutko, ulepszę sobie miecz o jeden poziom i możemy kończyć na dzisiaj. Ej, kowalu! Proszę o upgrade mojego kroiciela. Jeps, 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 jeps. Veranfian Spafa 1. To jeszcze rozdajmy levele. No już nie mogę. Nie mogę więcej zlevelować. Okej, okay, jeżeli wezmę sobie siłę, to tutaj dalej będę mógł klasa 2 Heavy Armor. To myk. Bierzemy siłę i bierzemy... Czemu nie mogę? A, to potrzebuję dwóch punktów z leveli. Okej, okay, czaję. No nic, dobra. W takim razie jak bijemy następny level, to będę mógł nauczyć się noszenia dużo cięższych pancerzy. Teraz jeszcze muszę tylko ogarnąć, jak tu się jak to save'ować. Menu... mam coś takiego jak endgame po prostu, więc... Stats will be saved, will be returned to your most recent sanctuary. Okej! Okay. Zajebiście! Gierka zrobiła na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. Jest pretty good. Wrócimy na pewno do niej jakoś w nadchodzącym tygodniu. Będziemy ją pewnie przeplatać cały River End dwójeczką. Więc można się będzie spodziewać chyba na YouTube Sonie.